pokaz mody w szkoleniach uczniów. W trzech kategoriach. Trójszkolny, sportowy oraz wieczorowy. Zapraszamy do miłej zabawy. Oliwio, czym właściwie jest moda? Sama nad tym się zastanawiałam. W telewizji, w gazecie spotykamy się z tym pojęciem. Moda, modny, ostatni krzyk mody, kreator mody, pokaz mody. Encyklopedia definiuje modę jako powszechnie przyjęty lub proponowany na dany sezon sposób ubierania się, czesania, makijażu, a nawet życia, charakterystyczny dla danego kraju lub czasu. Moda może być krótkotrwała, ulotna. A jak myślisz, jakie walory powinna mieć dobra modelka lub model? Wybór dobrej modelki, a także modela, zależy od kilku czynników. Ważny jest sposób poruszania się, w którym powinna być widoczna pewność siebie, charyzma, pozytywne emocje. Istotne jest również, jak model pokazuje poszczególne elementy garderoby, którą prezentuje. Na pewno będą zwracali uwagę na siły rozwój. A czy nie uważasz, że moda wiąże się z pojęciem stylu? Modny w danym czasie może być określony strój, zachowanie. A właśnie, my tu rozmawiamy, a przecież nasi rówieśnicy mają zaprezentować styl szkolny. Zapraszamy ich serdecznie. Przed Państwem numerem pierwszym Katarzyna. Dodajmy jej otuchy brawami. A oto Karina. A teraz nasi mężczyźni. Dariusz, prosimy o brawa. Następny.
wyłonienie modeli najlepiej prezentujących kreacje wieczorowe. A oto nasza kreacja ślubna, którą prezentują Weronika i Krystian. Emocje związane z pokazem, przed nami emocje związane z ogłoszeniem wyników przez żyjących.